Metta Sutta. Oto te dobre czyny pozwalają osiągnąć stan spokoju, bycie dostępnym, uczciwym, prostolinijnym, uprzejmym, delikatnym i niezarozumiałym, łatwym do zadowolenia, skromnym w utrzymaniu, łagodnym, mającym niewiele obowiązków do spełnienia oraz oszczędnym. Dzięki uspokojeniu umysłu, przenikliwym, ani zbyt śmiałym, ani desperacko przywiązanym do rodziny, traktującym wszystkie niewłaściwe uczynki, tak jak inni mędrcy. Niech szczęście i łagodność trwają. Niechaj wszystkie istoty osiągną pomyślność. Niechaj wszystkie istoty, które żyją, niedołężne, silne, czy jakiekolwiek inne, długie czy duże, średnie, krótkie czy małe, widzialne i niewidzialne, żyjące daleko i tuż obok, narodzone czy mające przyjść na świat, niechaj wszystkie istoty będą szczęśliwe i mają się dobrze. Niech się nie umniejsza niczyjej wartości i bez powodu uważa kogoś za gorszego. Niech się nie sprawia przykrości innym, będąc sprowokowanym przez gniewne i awersyjne usposobienie. Niczym matka troszcząca się o życie swojego jedynego syna, takie samo nastawienie należy rozwijać wobec wszystkich istot, bez wyróżniania. Rozwijaj pełną miłości dobroć względem wszystkich istot, bez rozróżniania, czy to w górze, czy u dołu, czy w środku, bez przeszkód, nienawiści czy wrogości, czy to stojąc, siedząc czy idąc, a nawet leżąc, lecz nie śpiąc. Wzbudzaj sobie tę wolę i nastawienie, to jest nazywane domeną najwyższych bogów. Nie tkwiąc w jakichkolwiek poglądach, lecz postępując etycznie i dochodząc do właściwych poglądów, żądze zmysłowości wyciszą się i nie będzie się już nigdy więcej poczętym w łonie.